drugim rajdzie połączonym z piknikiem wojskowym. Spotkaliśmy się na Polanie Wołoczkowskiej w Szczecinie. Jest moc atrakcji, począwszy od Rosomaka z 12 Brygady Zmechanizowanej. Z grupy Bastion jest wóz pancerny. To są wyjątkowe eksponaty, jeśli chodzi o auta wojskowe, jeśli chodzi o dzisiejszy piknik. Jest wiele aut typu Dodge Willys z II wojny światowej. Jest szkolenie psów, są grupy militarne, konkursy dla dzieci i młodzieży. Naprawdę super inicjatywa, można zobaczyć dużo zabytkowych pojazdów, porozmawiać naprawdę z ciekawymi ludźmi, dużo się dowiedzieć, spędzić fajnie, aktywnie czas z rodziną. W tym roku bardzo mi się podoba fakt, że więcej pojazdów tutaj przybyło, więc więcej atrakcji, więcej zabytków. Można się dowiedzieć wiele ciekawych historii od kombatantów. Jest ognisko, przede wszystkim są weterani, jest pani podpułkownik Stanisława Kociełowicz, pan Edward Zamiara, pan kapitan Bronisław Pakuła, mimo swojego wieku, mimo chorób, są z nami, uczestniczyli także w rajdzie. Rajd pojazdów zabytkowych przejechał przez centrum Szczecina, przyjechał na Polanę i tutaj odbywa się piknik. To już jest drugi piknik, to był strzał w dziesiątkę w ubiegłym roku. Dzisiaj do godziny 19 będzie moc atrakcji i na pewno nie będzie to ostatni piknik.